tej strony Kacper. Dziś mam dla Was recenzję opaski Sony Smartband 2. Zapraszam serdecznie. Przejdźmy do samego wykonania tej opaski. Jest ona całkowicie stworzona tutaj z takiego silikonu, takiej gumy, tak bym powiedział. I ona jest bardzo giętka, jak możecie zauważyć, aczkolwiek świetnie dopasowuje się do nadgarstka i świetnie na nim leży również. W środku mamy przede wszystkim nasze urządzonko malutkie, które jest tak jakby całym centrum dowodzenia tej opaski. No i nie różni się ona zbytnio od tego, co było w pierwszej generacji Smartbanda, tylko tutaj jest jedna taka duża różnica, a mianowicie pulsometr na dole tej obudowy. Poza tym tutaj nie znajdziemy żadnych różnic, mamy podobne symbole tutaj, tutaj mamy klawisz i trzy diody oraz mamy jeszcze tutaj złącze micro USB. Prawdę mówiąc nie ma tutaj nic więcej. Gdy włożymy to urządzenie do opaski, to mamy tutaj taki wyprofilowany klawisz. Gdy go klikniemy, widać tutaj też diody, więc jak najbardziej wszystko ok. Zapinanie jest tutaj dość dziwne, że tak powiem, ponieważ nie mamy tutaj żadnego tutaj normalnego takiego zapięcia jak w zegarku, tylko musimy wsunąć tą końcówkę opaski i tutaj tą metalową część zahaczyć po prostu o odpowiednią dziurkę. Czasami, szczególnie trzymając tą opaskę na ręce, trudno jest zapiąć dobrze tą opaskę, a potem ją zdjąć łatwo. Bo po prostu tutaj to zapinanie jest takie mało standardowe, no i po prostu trzeba się do niego przyzwyczaić. Przejdźmy teraz do smartfona, bo prawdę mówiąc bez niego nasza opaska jest bezużyteczna. Gdy mamy połączoną tą opaskę, to mamy tutaj tak jakby trzy tryby. Jest tryb normalny, czyli normalne rejestrowanie naszego trybu życia, czyli liczenie kroków, snu i tak dalej. Gdy klikniemy dwa razy, od razu przełączy nam się na tryb aktywności serca. I wtedy cały czas jest mierzony nasz puls. Gdy po prostu wykryję rękę, to tutaj podświetlają się dwie zielone diody i wtedy jest mierzony nasz puls. Gdy wykryję, że ręki tutaj nie ma, to te diody po prostu gasną. No i tak, mierzenie serca tutaj trwa naprawdę, myślę, że dość szybko, bo po około, nie wiem, pół minuty raczej jest wszystko tutaj już wyliczone. Gdy wejdziemy w zakładkę, no to mamy tutaj informacje o aktualnym tętnie, jeżeli je zmierzy dobrze. No i mamy tutaj, jak duży jest nasz wysiłek i odpoczynek. Tutaj aktualnie mam nazwane to uspokajanie. Możemy przejść do historii naszego trybu serca, że tak powiem. No i tutaj jest wykres, na ile mieliśmy nasze bicie serca zazwyczaj. Niżej mamy wykresy, jak duży był stres. I tutaj są również wykresy, ile procent stres duży, stres średni, mały i regeneracja zajmowały naszego dnia. I tutaj możemy ustawić sobie, gdy mamy ten tryb aktywności serca, że cały czas nam mierzy puls. No tylko wtedy bateria nie jest zbyt wytrzymała. Jeśli już jesteśmy przy baterii, warto o niej też coś powiedzieć, ponieważ nie jest ona zbyt dobra. Prawdę mówiąc, przy takim normalnym użytkowaniu, raczej w tym trybie normalnym, jak to jest nazwane, ta opaska wytrzymuje nie dłużej niż tak 3-4 dni czasem i to jest wszystko. Moim zdaniem ta opaska powinna jednak troszeczkę więcej wytrzymać, biorąc pod uwagę to, że na przykład konkurencyjna Xiaomi Mi Band wytrzymuje o wiele dłużej. Chciałem bardzo zrobić właśnie porównanie z Xiaomi Mi Bandem tej drugiej generacji z pulsometrem, ale niestety paczka jeszcze do mnie nie przyszła. Prawdę mówiąc, tutaj nie będę opowiadał o różnicach w wyglądzie, ale mamy tutaj jedną opcję, której nie ma po prostu w urządzeniu tego chińskiego producenta, a w Sony jednak to mamy. Wystarczy, że klikniemy raz, a następnie pukniemy w obudowę, i wtedy możemy uruchomić albo zatrzymać muzykę. I wtedy, gdy mamy podświetlone cały czas diody, możemy używać tej opaski jako pilota. Więc gdy dotkniemy dwa razy, tak jak widzicie, przełącza nam się muzyka. Klikniemy raz, ona się zatrzyma. Możemy ją puścić. Dwa razy to znowu przełączymy. I tak możemy cały czas.
co jeszcze mamy w tej aplikacji? Możemy włączyć powiadomienia, więc gdy dostaniemy jakąś wiadomość na smartfona, czy mamy jakieś połączenie, to opaska po prostu zacznie nam wibrować. Bardzo fajna, przydatna funkcja, myślę. Dalej mamy inteligentny budzik, czyli możliwość ustawienia budzika takiego wibracyjnego na naszą opaskę i o wybranej godzinie po prostu zostanie uruchomiona wibracja. Możemy ustawić, żeby wibracja włączyła się nieco wcześniej i ona będzie cały czas się nasilała i dzięki temu obudzimy się o odpowiedniej porze. Co mamy dalej? Mamy Life Log, czyli możliwość zobaczenia, jak wygląda nasz dzień, ile się ruszamy, ile kalorii spalamy, ile śpimy. Tutaj naprawdę mamy sporo możliwości, aplikacja wygląda naprawdę świetnie, mamy tutaj różne animacje, tutaj mamy wykresy potem i moim zdaniem naprawdę to wygląda rewelacyjnie. Możemy przejść do każdego dnia z osobna i zobaczyć, co o której godzinie robiliśmy. Mamy tutaj nawet informacje o tym, jak pisaliśmy do kogoś, na przykład tutaj na Twitterze, tutaj kiedy przeglądaliśmy internet i w jakich godzinach nawet. Więc ta aplikacja naprawdę ma sporo możliwości. Tutaj zdjęcia jakieś też są, znowu tutaj jakieś media społecznościowe. Więc naprawdę, ta aplikacja nie dość, że dobrze wygląda, to i też bardzo fajną funkcjonalność ma, no i jest bardzo rozbudowana, że tak powiem. Możemy każdy dzień, tak jak już mówiłem, sprawdzić i to jak najbardziej mi się bardzo podoba. Możemy też odtworzyć, jak wyglądał nasz cały dzień i tutaj jest taka animacja, co robiliśmy w danych godzinach. Tutaj mamy łóżko, no i tutaj jest pobudka. Chodzę trochę się ruszam, trochę jeżdżę jakimś tam pojazdem. Wszystko jest tutaj świetnie pokazane. Dodatkowo symbol tutaj jest choinki. Bardzo fajnie też zachowane, że po prostu wtedy były święta, bo tutaj ustawiłem akurat na Wigilię. No i jest tutaj to pokazane, że święta były. Kolejną opcją mamy ustawienia i możemy tutaj ustawić, jakie powiadomienia, w jakich godzinach będą nam się wyświetlały, a właściwie opaska będzie nam wibrowała wtedy. Mamy też inteligentną pobudkę tutaj opcję, czyli to, co pokazywałem wcześniej. Pilot mamy, Google Fit oraz tryb stamina. Możemy wtedy ustawić, że po prostu po włączeniu tego będzie oszczędzona nasza bateria strasznie, ale przez to niektóre powiadomienia nie będą przychodziły, nie będzie tak dobrze rejestrowana nasza aktywność, więc ja raczej nie włączałem tej opcji. Prawdę mówiąc, nie ma tutaj już w tej aplikacji więcej rzeczy, tutaj są jedynie jeszcze jakieś informacje. No i prawdę mówiąc, myślę, że to chyba wszystko. Podsumowując, Smartband 2 to naprawdę świetna opaska, która ma naprawdę dużą funkcjonalność. Mamy tutaj też rewelacyjną aplikację do sprawdzania naszej aktywności. Dodatkowo mamy pulsometr, więc możemy sprawdzić nasz puls. Tylko jedną wadę, jaką tutaj znalazłem, to bateria, która wytrzymuje, no, moim zdaniem troszeczkę za krótko. Oraz można przyczepić się tutaj do tej opaski, która po prostu ma takie dość dziwne zapinanie i po prostu trzeba się do niego przyzwyczaić. Jednak jeśli te dwie wady Wam nie przeszkadzają, to myślę, że Sony Smartband 2 będzie naprawdę świetną propozycją. Warto powiedzieć, że opaska kosztuje 500 zł około. No i moim zdaniem, no, to jest troszeczkę nieco jednak przesadzona cena, ponieważ możemy o wiele taniej kupić na przykład Xiaomi Mi Band 1S, która jest o wiele tańsza, ma podobną funkcjonalność. Oczywiście, no, w Sony mamy jeszcze dodatkowo pilot do obsługi muzyki oraz nieco lepszą aplikację, aczkolwiek myślę, że i tak 500 zł za takie dwie rzeczy dodatkowe to jednak jest troszeczkę za dużo. Bo 5 razy taniej, prawdę mówiąc, możemy kupić propozycję od Xiaomi, więc myślę, że jednak trzeba zastanowić się, czy warto wydać tyle pieniędzy. Także już teraz ostatecznie, tak podsumowując, uważam, że Sony Smartband 2 to naprawdę jest świetna opaska ze sporą funkcjonalnością, ale niestety cena jest jeszcze troszeczkę za wysoka. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tej opasce. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, obserwowania mnie na profilach społecznościowych oraz do zapoznania się z pisemną wersją recenzji na kapsologicznie.pl. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!